Cześć, nazywam się Leon. Moja ulubiona książka to cała seria Pamiętnik grzecznego psa. Wiesz, że bohaterem jest Winter? No i do tego po prostu on jest taki śmieszny, że po prostu lubi robić wszystko, żeby każdego zadowolić, a później nie wie dlaczego wszyscy się na niego za to gniewają. Na przykład chciał pomóc w uratowaniu kota i rozwalił szafę. Na mnóstwo kawałków. I nie usłyszał żadnej pysznej nagrody, ani nic, a do tego ukarał go. Albo z tej serii kot Marian przewrócił podczas pościgu, przebiegł z koleżanką po Henryku, kolejnym bohaterze z książki. I Henryk nagle się z gazetą przyłączył do pościgu. I zbił wazon, który z hukiem rozbił się na drobny mak. Później po prostu to już było śmieszne. Marian wskoczył na szafę. Oczywiście nie Henryk. Dopingował ich z domu, wywijając gazetą. Ha. To naprawdę śmieszne. No i do tego kolejne to on i jego mama przedzierali się przez bagna, później myśleli, że to było to zwykłe, a później naruszyli postoje racha szlachetnego, wiesz? A do tego później mieli nie do psów, tylko do Henryka pretensje o nic. I jeszcze musieli go ratować z bagna. Chciałem jeszcze powiedzieć, na koniec książki i na koniec każdego opowiadania, chciałbym jeszcze dodać, że czytali mi mama i tata od samego momentu, gdy pojawiłem się w brzuchu. Ja wszystko słyszałem. A do tego mieszkam w Szkocji i urodziłem się w Szkocji. Koniec.